10 twórczych rzeczy, które możesz zrobić w bibliotece. Czujesz, że drzemie w tobie dusza artystyczna, ale nie masz zbyt wielu okazji do twórczych działań? Odwiedź swoją bibliotekę. Możesz tam wziąć udział w warsztatach fotograficznych i odkryć w sobie nowy talent. Najciekawsze zdjęcia mogą trafić na wystawę w bibliotecznej galerii lub na twojego własnego fotobloga. W bibliotece dowiesz się, że prowadzenie go to łatwe i bardzo twórcze zajęcie. A może warto spróbować czegoś zupełnie nowego, na przykład dekupażu. Ozdabiać można prawie wszystko – meble, doniczki, skrzynki, ceramikę. Coraz więcej bibliotek prowadzi takie warsztaty. Przyprowadź całą rodzinę. A jeśli któryś z Was nudzi się ozdabianiem mebli, może trafić na zajęcia z profesjonalnymi graficiarzami. Może uda się stworzyć wspólny mural na ścianie biblioteki. Jeśli rysowanie wydaje Ci się bardziej twórcze niż malowanie murali, weź udział w warsztatach komiksowych. Opowiedz za pomocą obrazków jakąś fascynującą historyjkę ze swojego życia. Znasz jakiś język obcy? Wykaż się kreatywnością. Zorganizuj w bibliotece maraton tłumaczenia napisów do filmów. Zamieście napisy w sieci. Wiesz, ile osób może odkryć wspaniałe dzieła dzięki Tobie? A jeśli znasz jakiegoś muzyka albo DJ-a, przyprowadź go koniecznie do biblioteki i zorganizujcie warsztaty remiksowania muzyki. Skorzystajcie z bibliotecznego sprzętu, żeby twórczo poeksperymentować. Może się też okazać, że najbardziej twórcze są dla Ciebie działania we własnej kuchni. Masz już na swoim koncie przepis na zupę z pokrzyw albo deser z rabarbaru? Wymieniaj się pomysłami w internecie. Do wszystkich tych zajęć potrzebna jest wyobraźnia. Najlepiej rozwija się ją podczas czytania. Możesz czytać albo słuchać, jak inni czytają na głos. Zamknij oczy i daj się ponieść fantazji. Może wpadniesz na wyjątkowy pomysł, który skłoni cię do napisania książki. To dopiero twórcze zajęcie. Wiesz, jak wielu pisarzy napisało swoje największe dzieła właśnie w bibliotece?